już 19 lutego preselekcję. Okazuje się, że dużą niespodzianką będzie fakt, iż poprowadzi je Rafał Brzozowski. Czy my ciebie też zobaczymy w jakiejś roli? Jeśli mogę to zdradzić, to tak, ja się tam pojawię na tym koncercie. To nie będzie chyba sam Rafał Brzozowski, z tego co wiem. Nie mam jeszcze dokładnych informacji, bo to na dniach dopiero będzie się klarowało, ale jeśli mogę zdradzić to taką, no nie wiem, czy to jest nawet tajemnica, to będzie nas nieco więcej. Mówię nas, bo to będzie liczba mnoga. To będzie naprawdę koncert, no, o którym na pewno się będzie sporo mówiło i przede wszystkim to, co najważniejsze, wyłonimy tego reprezentanta, tudzież reprezentantów albo reprezentantkę, bo mam na myśli wokalistów, wokalistki i zespoły. No i dowiemy się, kto poleci do Turynu w maju. Ja się tam wybieram. Mam nadzieję, że faktycznie słowa dotrzymam i faktycznie pojawię się we Włoszech. I to naprawdę będzie wieczór pełen emocji, bo jak spojrzałem na tę listę tych, którzy są potencjalnymi kandydatami, by reprezentować Polskę na tak wielkim widowisku, nie tylko muzycznym, ale przede wszystkim telewizyjnym, no to jestem ciekaw, co się wydarzy, bo propozycje są bardzo ciekawe. Jak na początku, pamiętasz, jak rozmawialiśmy, mówiłem ci, że Daria to jest wybór, strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o to, kto mógłby nas reprezentować na tej wielkiej scenie, to tak teraz konkurencja jest naprawdę spora. A Krystian Ochman i jego utwór? Bardzo mi się podoba. Tak samo, dlatego mówię, że ta konkurencja jest tak mocna, ponieważ w kuluarach też gdzieś się mówi, że Krystian no, ma ogromne szanse, by faktycznie reprezentować Polskę we Włoszech. No, sam nie umiem teraz podjąć takiej zero-jedynkowej decyzji, kto faktycznie mógłby się na tej scenie pojawić. Miejmy nadzieję, że decyzja będzie najlepsza i zawsze to powtarzam. Niech wygra muzyka, niech po prostu wygra najlepszy, najlepsza, najlepsi. I no, chciałbym, żebyśmy na tej dużej Eurowizji też zabłysnęli. No, w Eurowizji Junior dajemy radę. Mamy przecież tak mocne nazwiska jak Roxana Węgiel, Vicky Gabor. Świetnie przecież sobie też radzi Sarah James. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu zaznaczymy swoją obecność na tej dużej Eurowizji. Dobrze by było, w końcu. To w takim razie chciałam zapytać, jak już tak nam zdradziłeś, że usłyszymy cię w Turynie, to czy będzie ci towarzyszył też Marek Sierocki? Jak będzie to wyglądało? Wiesz co, prawdopodobnie to będzie rozwiązanie takie, które zastosowaliśmy rok temu, czyli Marek Sierocki będzie tym, który będzie trzymał rękę na pulsie tu na miejscu w Warszawie, a ja prawdopodobnie będę w Turynie. Mówię prawdopodobnie, ponieważ te plany cały czas się klarują, ale no, mam taką nadzieję, że skorzystamy z tego rozwiązania, które miało miejsce rok temu w Rotterdamie, bo się sprawdziło, było bardzo przyjemnie, a z Markiem Sierockim naprawdę to jest ogromna przyjemność móc współpracować, więc trzymam kciuki za to, że dokładnie w tym samym zestawieniu, w tym samym duecie usłyszą nas Państwo już w maju podczas dwóch półfinałów i finału. To może Ty już wiesz, kto przeczyta punkty? A tego nie wiem. Naprawdę nie wiem. Za każdym razem zadajesz mi bardzo ciekawe pytania, bo niejednokrotnie, wiesz, otwierasz mi nagle taką szufladę w głowie, a widzisz, jeszcze o tym nie myślałem. Nie mam pojęcia, kto przeczyta te punkty. W ubiegłym roku to była Ida Nowakowska, a w tym roku kto to będzie? Nie wiem.